Witam serdecznie, z tej strony Chrome Midas. Moi drodzy, dziś już ostatnia trójka propozycji zapachowych od Bochoboko. Boko. Zwlekałem z tym trochę, musiałem je ponosić, bo myślę, że dzieje się tu naprawdę sporo. A to co dzieje się dokładnie, ciężko ubrać sensownie w słowa. Mam jednak nadzieję, że moja interpretacja wam się spodoba. Koniecznie dajcie znać. A tymczasem zaczynamy. Dzisiaj ostatnia trójka z ciekawego discovery setu od Bochoboko. Jakiś czas temu kupiłem te próbeczki, bo już od dawna byłem ogromnie ciekaw, jak to wszystko pachnie i czy coś mnie zaskoczy na no tyle, że będę chciał kupić flakon. Mam już swoje wnioski, jeśli starczy czasu, to podzielę się nimi. Pod koniec materiału. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą trójkę, to powiem Wam szczerze, nie są to łatwe zapachy. One posiadają swój wewnętrzny ciężar. Wydaje mi się, że nie są to perfumy dla każdego zostawiłem je na sam koniec, bo osobiście nie jestem ich fanem na tle pozostałych umieszczonych w Discovery Secie. I mimo że później widać w nich sporą ewolucję, to wiem, że wielu z was ma właśnie tak jak ja, czyli że perfumy. Fumy powinny jednak czarować nas od samego startu, a tutaj nie do końca tak jest. Mam też wrażenie, że akurat ta trójka jest przeznaczona dla bardziej zaprawionych nosów, użytkowników zaawansowanych, którzy sięgają po nie świadomie to przede wszystkim osoby, które w niszy siedzą i nie dają się łatwo wystraszyć. Niemniej jednak jestem całkowicie pewny, że i te zapachy znajdą swoich zwolenników, miłośników, jakkolwiek by tego nie nazywać, dlatego że na swój sposób również są ciekawe. Wobec tego chciałbym zacząć od moim zdaniem najlżejszej propozycji i tym zapachem jest Jasmine Wild Leder. Jako, że osobiście nie lubię zapachu skóry, a już wiem, że ona tutaj jest stosunkowo głośna, to pozwólcie, proszę, że nie będę psikał na siebie, omówię go z pamięci. Nie jest to żaden problem, dlatego że wyraźnie pamiętam, jak on pachnie, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to nuty zapachowe, abyście mogli zwizualizować sobie tę kompozycję. Więc w nutach głowy mamy cytrynę włoską bergamotkę i goździk. W sercu tytułowy jaśmin połączony z białymi kwiatami, lawendą, różą i fiołkiem, a bazę zamyka biała skóra, cedr, paczula, tonka, ambra, wanilia i piżmo. Tak to przynajmniej prezentuje się na papierze. Wydawać by się mogło, że jest to kompozycja bardzo bogata. Jak sami widzicie jest tu tego wszystkiego całkiem sporo. Sam jednak miałem dość duże nadzieje, że być może ta skóra i jaśmin nie będą tu aż tak głośne, bo czasem zdarzało się, że perfumy Boho Boko miały owszem w nazwie dany składnik, który był jednak zaprezentowany w subtelniejszy sposób, wpleciony w całą opowieść, Lecz nienachalny. On grał dopiero gdzieś w tle. W tym przypadku jednak tak nie jest. Niestety nad czym ubolewam, na mnie skóra wychodzi bardzo, bardzo mocno. Moje pH widocznie lubi się ze skórą, zwłaszcza podaną tak jak tu. Natomiast jeśli chodzi o sam początek, na mnie to start jest stosunkowo świeży. Jest lekko, słodkawy, wydaje się dość delikatny, ale to tylko pozory. To, co mocno mnie zaskoczyło, to fakt, że od razu po aplikacji czułem, że będzie to skórzany zapach. A prawdę mówiąc, skóra jest przecież dopiero gdzieś w bazie. Przynajmniej w teorii. Przy starcie wyczuwałem lekko cytrynową woń, sporo jaśminu i lawendę, nawet taką odrobinę duszną. Miałem szczere nadzieję, że cytryna i bergamotka będą głośniejsze, natomiast one są tu tylko dodatkiem. Nie grają pierwszych skrzypiec. Szkoda, ale to raczej było do przewidzenia. Jak można było się domyśleć, są to głównie kwiatowo skórzane perfumy. Z daleka pachną mocną, aromatyczną skórą, z bliska bardziej kwiatami z nutką cytrusów. Zapach sprawia pozory świeżości, ale jest naprawdę mocny i intensywny, jednocześnie delikatny, ale i gęsty. Bez dwóch zdań posiada odpowiedni ciężar. Jest też dość niespotykany, nieco dziwny. Ja osobiście nie spotkałem się z takim połączeniem skóry z białymi kwiatami, ale może to dlatego, że jak widzę gdzieś skórę, to ekspresowo naciskam x i przechodzę dalej. Natomiast skoro już posiadam tego gagatka w Discover Secie, no to mimo, że sam nie jestem fanem, postaram się o nim opowiedzieć. Być może ktoś lubi takie klimaty. Z upływem czasu ten miks przeobraża się w coś, co na mojej skórze pachniało jak lukrecja bądź anysz. Chyba bardziej lukrecja, choć ciężko powiedzieć jednoznacznie. Cała początkowa, leciutka cytrusowość niestety gaśnie prawie całkowicie. To, co jest za to fajne i godne odnotowania, to fiołek. Fiołek majaczące delikatnie, gdzieś tam daleko w tym wszystkim taki wiecie, zielony, zimny, fajny. Niestety jest go tu zbyt mało, aby mógł przebić się przez dominującą skórę i białe kwiaty. No, jak mówiłem, nie są to łatwe perfumy. Na mnie osobiście skóra działa bardzo migrenogennie, dlatego nie chciałem go aplikować na siebie. Tym bardziej, że jestem tu sam w małym i ciasnym pomieszczeniu, bez okien. Nie jest to więc mój ulubiony akord, niemniej jednak tutaj zestawienie jej z białymi kwiatami i cytrusami wyszło, prawdę mówiąc, nie najgorzej. Mimo wszystko to trzeba lubić. Mi ten zapach kojarzy się przede wszystkim z wiosną, z łąką pełną rozkwitu drzewa, w których gałęzie wręcz uginają się od ciężaru białych kwiatów. Być może jakaś atrakcyjna pani motocyklistka właśnie zaczyna jednośladowy sezon, z tej okazji wyrusza w swoją pierwszą w tym roku nieco dłuższą trasę. Jadąc jednak, zauważyła urokliwy i niezwykle sierski widok taki. Wiosenny krajobraz. Postanowiła zatrzymać się na chwilę, zrobić sobie krótką przerwę i popodziwiać to, co daje nam natura. Została skuszona widokiem polskiej łąki pełnej kwitnącej przyrody, a to wszystko miesza się z wyraźnym aromatem nowej skórzanej kurtki, dopiero co kupionej, aby ładnie prezentować się w tym sezonie. Całość to ciekawe połączenie nut mocno kontrastujących ze sobą to dość odważny zabieg, ale tak właśnie przechodzi się do historii. Z upływem czasu robi się nieco bardziej słodko baza nie jest jednak słodkim ulepem drzewa i paczula trzymają słodkie akordy w ryzach skóra jednak dominuje praktycznie na każdym etapie brzmienia tej kompozycji przynajmniej. Na mnie. Mam niestety nieodparte wrażenie, że tej nuty jest tu odrobinę za dużo. Być może uważam tak, bo po prostu nie lubię skóry i źle ją toleruję. Niemniej jednak, zamawiając to pachnidło, miejcie proszę świadomość, że jest to przede wszystkim zapach dla tych, którzy lubią skórę i się jej nie boją. Kolejny zapach będzie bardzo ciekawy. On kusi także wizualnie, ponieważ już kolor soku daje nam jasno do zrozumienia, że będzie to coś bardzo niezwykłego. I trochę tak też jest. Mimo, że osobiście uważam, że nie jest to kompozycja dla mnie, to nie da się ukryć, że jest niesamowita. I myślę, że mogę zdradzić już teraz, że jest to właśnie Dark Vinyl Mask. Bo tak nazywa się zapach, do którego zaraz przejdę. W moim odczuciu jest to kompozycja pachnąca w sposób najbardziej niszowy, biorąc pod uwagę cały Discovery Set od Bochoboko. To niesamowita, wibrująca hipnoza życia, coś co mocno zapada w pamięć i nie daje o sobie zapomnieć. Standardowo jednak najpierw przytoczę nuty, więc w nutach głowy znajdziemy róże, drzewo sandałowe i czystek. W nutach serca styrak, kadzidło i nuty balsamiczne, a w bazie syntetycznie stworzone piżmo, bursztyn, labdanum oraz nuty skórzane. Na papierze wydaje się to kompozycja dość ciężka, prawda? Też jestem tego zdania. A jak to pachnie? Patrzcie jak się błyszczy. Już od startu wita nas taka narkotyczna, wręcz słodycz. Nie jest ona bardzo nachalna, natomiast czuć, że ona jest podbita kadzidłem taka gęsta, czarna, mroczna, lekko nawet wytrawna. Nie ma co ukrywać, miałem ogromne oczekiwania co do tego zapachu i faktycznie mocno się on wyróżnia. Jest to pachnidło niezwykle oryginalne, ciężko porównać je do czegokolwiek. Słodycz została w tym przypadku zderzona z dymem i powagą. Jest to zapach dość wyraźnie żywiczny, głęboki. Można by doszukać się tu nawet nuty, ja wiem, lakieru? Tak trochę mi się kojarzy, a to z kolei jeszcze bardziej sugeruje błyszczącą winylową płytę kręcącą się w gramofonie. Bezwzględnie jest to zapach świetnie pasujący do starych klubów jazzowych z za wielką wodą. Wiecie, pomieszczenia zadymione, ciemne i niesłychanie klimatyczne, rodzące wiele pytań, zahaczające także o podstawy naszej egzystencji i sens dalszej drogi. Czuć tu trochę skóry, trochę róży i urokliwy dopełniający całości miks piżma. Z bursztynem, dodatkowo drzewo sandałowe, które wprowadza z kolei nutkę gładkości, taki powiew szlachetnej kremowości, przełamujący kontrowersyjną resztę. Myślę, że określenie kontrowersyjne świetnie pasuje do tej kompozycji. Znajdziemy tu również lekki powiew świeżości, ale innej niż moglibyśmy się tego spodziewać. Zapach jest dziwny, nie ma co ukrywać, jest przykładowo niczym... Pojawienie się w przeszłości przyszłej gwiazdy popu Michaela Jacksona na scenie muzycznej. I ten zapach także jest nieco szokujący, tak samo barwny i charakterystyczny, jak wspomniany na początku kolor soku. Myślę, że przede wszystkim odnajdą się tu fani żywic, nieco słodkich, podbitych piżmem, drzewami i różą. Zapach jest zawiesisty, gęsty, taki. Balsamiczny zdaje się trwać na skórze w nieskończoność, jakby wręcz wgryzał się w naszą osobowość. Nie ma co ukrywać, jest trudny, lecz jestem w stanie zrozumieć, że komuś może się podobać i domyślam się dlaczego. Czaruje innością, intryguje, jest tu ukryta tajemnica, niezrozumienie, ale i pewien progres, otwarcie się na nowe, nowa wizja własnego wewnętrznego ja i ten zapach o tym właśnie jest, o ewolucji, o apoteozie życia. Przez cały czas perfumy są lekko słodkie, gęste, otulające, przytulne. Na pewno bardziej widziałbym je na zimniejsze dni czy pory roku niż typowo na lato, jednak jak wiecie, o gustach się nie dyskutuje. Tutaj. W tym przypadku jest to coś niespotykanego, co uważam, że nie do każdego trafi, ale wiem też, że Dark Vinyl ma swoich zagorzałych fanów. Wcale się temu nie dziwię, bo on na pewno ma coś w sobie. Jest też bardzo, bardzo, bardzo trwały i również niesamowicie się wyróżnia. Gwarantuję Wam, że idąc ulicą, nie spotkacie nikogo, kto będzie pachniał tak jak Wy. Polecam wypróbować. No i został nam już ostatni zapach od Bochoboko, 14. Nie wiem czy najtrudniejszy, aczkolwiek na pewno jeden z trudniejszych, tych bardziej wymagających. Ten zapach nazywa się Wild Carrot Wood. Wizualnie również prezentuje się niezwykle zacnie, jak wszystkie zapachy od boho boko, mamy tu masywny, kanciasty flakon, ale w tym przypadku również przepiękny rzucający się w oczy kolor soku intensywny i pomarańczowy. Na szybko skład. W nutach głowy mamy bergamotkę, marchew i cynamon. W sercu drzewo cedrowe, suche drewno i łód. A w bazie tytoń, nuty zwierzęce, skórę, styraks i ziemię. Czego możemy spodziewać się po takich nutach? Dajmy mu chwilkę. Uch. Otwarcie jest na pewno charakterystyczne. Inaczej wyobrażałem sobie to pachnidło. To, co mocno mnie zdziwiło, to to, że już od samego początku na mojej skórze jest to zapach dymny. Dość wyraźnie dymny, łudowy. Start jest też zdecydowanie ostry. W nasz nos dobiega coś, co pachnie jak dym, ale połączone z nutami wilgoci, takiej wilgotnej ziemi. Czaj się tu na pewno również jakaś warzywność. Początkowo myślałem, że to typowo dymny zapach, ale nie, tu dzieje się więcej, zdecydowanie więcej. Bo bez dwóch zdań jest to oryginalne pachnidło. Ta marchew, główna bohaterka tej kompozycji, nie jest tu podana wprost. Ona jest ukryta w ziemi, otulona echem żywic. W pewnym sensie ta niedosłowność dodaje tylko uroku. Każdy może wyobrazić sobie tę historię nieco inaczej. Wilgotna ziemia walczy tu z suchością drzew. Szczypta wyciśniętej świeżej bergamotki, wylana na czarną ziemię, jest niczym kwas. Dodaje to nieco ostrości, wzbogaca całość cytrusowym, świeżym akcentem. Myślę, że jest to głównie zapach dla osób, które lubią łód, bo nie ma co ukrywać jest go tu naprawdę całkiem sporo jest on natomiast podany w otoczeniu dymu połączenie tej nuty, którą można by określić mianem orientu w pełni z polską marchwią jest zabiegiem mocno zaskakującym nawet nieco dziwnym na pewno trzeba się do niego przyzwyczaić trzeba to przetrawić ten duet pachnie naprawdę niszowo czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Całości oprócz tego dopełnia aromatyczny, dość suchy tytoń. Z biegiem czasu ciężar pachnidła rośnie. Pojawiają się żywice, skóra, nuty zwierzęce, które dodają tu dzikości, ale i charakteru, jakby. Dzikie zwierzęta buszowały pod osłoną nocy w naszym ogrodzie, rozkopały wręcz pazurami mokrą ziemię, nadgryzły marchew, po czym otarły się wilgotnym futrem o drewnianą furtkę, uciekając w pośpiechu, spłoszone przez człowieka. Muszę przyznać, że doceniam tę niełatwą kompozycję. Jest tu sielskość, która zaskakuje. Ogród ukazany w zupełnie innym świetle, niż każdy z nas mógłby się tego spodziewać. Tak nawet mógłby pachnieć któryś zoologist, gdybym nie wiedział, co to jest. Na pewno jest to pachnidło ciekawe, soczyste i dalekie od banalności. To kompozycja bezkompromisowa, która podobnie jak poprzednik, również pachnie bardzo niszowo. Z jednej strony sporo tu żywic, a jednak nie do końca możemy uznać, że to ciepłe, rozgrzewające pachnidło. Jest natomiast lekko słodkie, ale w takim charakterystycznym, warzywnym wydaniu bardzo dalekim od oczywistości. W końcowej fazie omawianych perfum nuty dymne nieco przygasają, kompozycja robi się bardziej przytulna, wychodzi coś, co można by określić mianem nasion marchwi, niż nią samą. Niemniej jednak robi to wrażenie, a mi osobiście najbardziej podoba się właśnie sama baza, zapach jest wtedy dużo łatwiejszy, bardziej noszalny. Warto też przypomnieć, że w tej kompozycji znajdują się nuty zwierzęce. Nie są one tutaj za to czymś przeszkadzającym, a wręcz dodającym głębi. Sam nie jestem fanem nut animalnych, ale myślę, że one tu nie psują wydźwięku tego brzmienia. Nie jest to nic głośnego. Jeśli jednak kupujecie Wild Carrot Wood z myślą o nutach zwierzęcych, to nie jest właściwa droga. Jeśli kupujecie go z myślą o zapachu typowej marchwi, to również nie jest to to. Wbrew pozorom ta marchew nie jest nutą wiodącą. Powiedziałbym, że głównie jest to pachnidło dla fanów ułudu i dymów, mimo że nie pachnie typowo arabsko, ale to akurat dobrze. No i tak by się to przedstawiało, moi kochani, na dziś. Obiecałem wam, że zrobię krótkie podsumowanie. Całego Discovery setu perfum od Bochoboko, więc myślę, że mogę już podzielić się swoimi wnioskami. No cóż, przede wszystkim uważam, że warto kupić Discovery set, a nie sam flakon w ciemno. Raczej zacznijcie od tej drogi niż odwrotnej, aby później nie było zdziwienia. Wydaje mi się, że zapachy umieszczone w tym seciku są naprawdę ciekawe, choć nie dla każdego. Faktycznie można by uznać, że pachną niszowo, biorąc pod uwagę cało kształt. Wielokrotnie byłem ogromnie zaciekawiony doborem nut użytych w składzie. Ma to przełożenie na fakt, że kompozycje są niebanalne i intrygujące. Na pewno na duży plus zasługuje dobór tych zapachów. Mam tu na myśli, że znajdziemy tu zarówno zapachy nieco lżejsze, jak i te stosunkowo ciężkie. Są zapachy dymne, są zapachy kwiatowe, owocowe, cytrusowe, ziołowe, ocierające się nawet o klimaty górmą. Można by więc uznać, że ten zestaw obejmuje całą kształt zapachów jakich możemy używać tak naprawdę w różne pory roku, od wiosny aż. Do zimy. Dodatkowym plusem jest fakt, że ich pojemność 2 ml w zupełności wystarczy, aby dobrze poznać zapach, zanim zdecydujecie się na zakup flakonu. Zarówno ja jak i aura jesteśmy oczarowani samym wykonaniem, sam pomysł na stworzenie tego diska, aby wyglądało to tak a nie inaczej, jest naszym zdaniem strzałem w dziesiątkę. Prezentuje się to bardzo bardzo estetycznie widać, że stworzył to perfekcjonista i pasjonat. To jest też ukłon w stronę klienta, bo jednocześnie dostajemy coś, co prezentuje się niebanalnie, ale również użytkowo. Dlatego, że każdą próbeczkę można wyjąć bardzo łatwo, nie stanowi to żadnego problemu. Kompozycje zapachowe również są bardzo jakościowe, zawierają w sobie dużo olejków, co widać na skórze, są naprawdę mocno zaperfumowane. Oczywiście biorąc pod uwagę aż 14 zapachów, ciężko mówić, że wszystkie są ogromnie parametrowe. No niestety dobór nut też ma tu niebagatelne znaczenie, bo przecież żywice, dymy czy łód zawsze będą trwalsze niż chociażby cytryna. No. Nie ma się co oszukiwać. Niemniej jednak można bez krzty kłamstwa uznać, że bochoboko trzyma poziom, jeśli chodzi o trwałość. Jeśli z kolei mowa o samych zapachach i tych, które zrobiły na mnie tak duże wrażenie, że myślałbym o zakupie flakonu dla siebie, to po przewąchaniu i obszernych testach wszystkich 14 zdecydowanie wybrałbym dla siebie eukaliptus paczuli. Dlaczego? No, przede wszystkim ogromna niebanalność kompozycji. Sam staram się planować tak zakupy, aby moja kolekcja była mocno zróżnicowana, aby zapachy różniły się między sobą, a że nie mam w swojej kolekcji flakonu z wiodącą nutą eukaliptusa, to myślę, że byłaby to świetna okazja, aby również mieć flakon bochoboko u siebie. Też nie do końca można powiedzieć, że jest to super łatwa kompozycja, ale ona ma coś w sobie. Na mojej skórze pachnie fenomenalnie i polecam Wam ją z całego serca. Zrobiła na mnie świetne wrażenie i bardzo chętnie używałbym jej częściej. Jest moim zdaniem bardzo uniwersalna. Można psikać się nią przez cały rok, więc jeśli lubicie dość świeże, niebanalne zapachy zielone, to myślę, że Eukaliptus Paczuli może również być dla Was strzałem w dziesiątkę. Na drugim miejscu umieściłbym Yellow Rose Incense, mimo że sam osobiście nie przypadam za kadzidłem. Jest ono tu przepięknie wkomponowane w całą resztę. Dodaje smaku i charakteru. Sama róża także charakteryzuje się odpowiednim ciężarem i gęstością, ale ostateczny wydźwięk całości może się podobać. Z upływem czasu robi się na mnie nieco marmoladowa. Przepięknie wibruje, jakbyśmy dosłownie stali przy krzaczku i dotykali jej płatków co jakiś czas, a ten aromat wzbogacony dodatkowymi powiewami wiatru czarował nasze nozdrza. W końcowej fazie te perfumy podobają mi się jeszcze bardziej, gdyż na światło dzienne wychodzi nutka. Kamfory, a kamfora z różą jest czymś, co dosłownie ubóstwiem. Nie jest więc banalnie, nie jest zbyt arabsko. Yellow Rose Incense ma ponadto odpowiednie parametry. Bez dwóch zdań jest to zapach bardzo trwały, stosunkowo głośny. Zarówno ja, jak i otoczenie wyczuwało go na mnie przez cały dzień, ale to co najważniejsze, to fakt, że nie jest to pachnidło. Męczące. Dla mnie osobiście bardzo zasłużone miejsce na podium niesamowicie urokliwa kompozycja, w której można się zakochać. Na pewno ciekawymi zapachami są też Geranium Balsamic Note oraz Red Wine Brown Sugar. Pierwszy pachnie przepięknym lasem z jagodami jałowca, a dopiero po paru chwilach wychodzi urokliwe geranium. To zapach przede wszystkim dla miłośników tej nuty w perfumach, do których ja również się zaliczam. Niemniej jednak, zapach nie jest zbyt głośny czy natarczywy. Myślę, że zakres zastosowania tego pachnidła jest naprawdę wysoki. Jeśli chodzi z kolei o red wine brown sugar, to jest. To kompozycja bardzo soczysta i urokliwa. Mamy tu wiele akordów, które szczerze kocham, jak czerwone owoce, suszone owoce, jeżyna, paczula, i to wszystko jest zestawione z nutami słodkimi, jak karmel oraz brązowy cukier. A te dwie bajki łączy bardzo przyjemny akord czerwonego wina. Niesamowita kompozycja, bardzo pozytywna, poprawiająca humor, no i co najważniejsze, bezpieczna. Myślę, że na tle całej czternastki to akurat red wine brown sugar jest zapachem bezpiecznym nawet jako zakup w ciemno. Na pewno bardzo bezpiecznym i uniwersalnym zapachem jest również Sandalwood Neroli. Na mojej skórze jest to zapach najświeższy z całego setu. Bardzo podoba mi się zestawienie cytrusów z ostrością Neroli oraz kremowością drzewa sandałowego. Mimo, że są tu też nuty dymne i jaśmin, to nie jest to nic, co przeszkadza. Są to bardzo uniwersalne perfumy, doskonałe na każdy dzień, nawet... Na sytuacje stresujące. Nie będzie to nic, co was zemdli, od czego rozboli was głowa, a przy tym jest to zapach bardzo elegancki i nienarzucający się. To bardzo dobry pomysł na prezent chociażby dla taty, partnera czy chłopaka, bo akurat ten na mnie wydaje się jednak lekko przechylać w stronę męską. Warto też wspomnieć jeszcze krótko o pierwszym zapachu stworzonym przez pana Michała Gilberta Lach, czyli vanil black pepper. Myślę, że na filmie z pierwszymi wrażeniami może nie do końca doceniłem to pachnidło na tyle, na ile zasługuje, dlatego że faktycznie początek jest mocno waniliowy, jednak później wyczuć można wyraźną Ewolucję. Kompozycja z biegiem czasu zmienia swoje wibracje, pojawia się ostry czarny pieprz i bez dwóch zdań to może się podobać. Bardzo ciekawe i udane połączenie. Wiem, że Vanil Black Pepper ma swoich fanów, więc nie będę się tu rozgadywał. Pragnę jednak dać jasno do zrozumienia, że jest to kompozycja przemyślana i bardzo Udana. Mimo wszystko, początek jest nieco mylny, dlatego testujcie go na spokojnie, na pewno warto. Poznać. Spodobał mi się również Sisalt Carmel, mimo że ludzie ostrzegali mnie, abym nie zamawiał go w ciemno, to powiem wam całkiem szczerze, że gdybym jednak to zrobił, zamówił go w ciemno, to naprawdę bym nie płakał. To również bardzo urokliwe pachnidło, połączenie nut świeżych, morskich i słonych, zestawione z karmelem brązowym cukrem i zblendowane różowym pieprzem z lekkim drzewnym akordem sprawia niesamowite wrażenie jakbyście wręcz byli w polskim wakacyjnym kurorcie i zajadali przepysznego gofra polanego karmelem idąc leniwie w stronę morza coś przepięknego spodziewałem się że szału nie będzie bo to połączenie nut nie do końca mi się podobało na papierze ale jestem naprawdę oczarowany tym jak Pachnie to finalnie. Jak fajny jest to zapach, bardzo ciekawe pachnidło i też nie uważam, że jest się tu czego bać. Naprawdę. Całkiem przyjemne są również zapachy Eternal Lily oraz Coffee White Flowers. Obie kompozycje są oryginalne. I mogą się podobać. W pierwszym mamy do czynienia głównie z zapachem owocowym. Na mojej skórze wychodzi coś w stylu zielonego, cierpkiego jabłka, które jest przełamane słodyczą oraz akordami kwiatowymi. Nie ma też co ukrywać, że biorąc pod uwagę względy wizualne, to Eternal Lily podoba mi się najbardziej. Jeśli jednak spodziewacie się, że będą to perfumy liliowe, to muszę Was rozczarować tak nie jest. Lilia oczywiście się tam znajduje, ale jest ona podana bardzo subtelnie. Porównując Boko chociażby z Fantomem 5 to na pewno nie jest to typowe liliowe pachnidło, a bardziej owocowo słodkie z liliowym akcentem. Coffee White Flowers to z kolei niebanalnie podana kawa rozpuszczalna, która występuje w otoczeniu białych kwiatów. Jest to zapach otulający i rozgrzewający. Znajdziemy tam szczyptę, przypraw. Jest akord kulinarny w postaci pylistego kakao oraz gorzkiej czekolady. Natomiast całość pachnie naprawdę dobrze. Nie jest to woń zupełnie syntetyczna. Aromat jest bardzo relaksujący i mi przede wszystkim kojarzy się z ulubioną kawką pitą w ogrodzie pełnym kwitnących białych kwiatów. Moja Aura wybrała z kolei sherry Likor. Nie ma się co dziwić, bo jest to fanka zapachów owocowych i słodkich, a w tym przypadku jest tego naprawdę pod dostatkiem. W składzie jest zarówno wiśnia, truskawka, syrop czereśniowy, ale też wanilia, fasola tonka, karmel, drzewo sandałowe oraz między innymi nuty likierowe. Kompozycja jest owszem udana, ale ja jednak wybrałbym red wine brown sugar. Nie znaczy to jednak, że wet sherry jest czymś złym. Co to, to nie. Na mojej skórze, nagromadzenie tych nut słodkich powoduje po prostu, jakbym popsikał się damskim pachnidłem, co też nie do końca mi odpowiada. Jednak muszę uczciwie powiedzieć, że Wet Sherry podoba się odbiorcom, no i jest to nie ma co ukrywać, prawdziwy hit sprzedażowy. Podejrzewam też, że mogą być to nawet najczęściej kupowane perfumy bochoboko. Pozostałe kompozycje są już nieco bardziej wymagające, trzeba dać im więcej czasu, aby się z nimi oswoić. Wspomniana dziesiątka jest natomiast stosunkowo bezpieczna. Czy było warto kupić Discovery Set od boho boko? Myślę, że jak najbardziej tak. Kocham poznawać nowe zapachy, poszerzać swoją olfaktoryczną wiedzę i myślę, że była to wspaniała przygoda oraz taka wręcz. Uczta dla zmysłów, która skutkuje oczywiście planami zakupowymi. Ja już znalazłem tu coś dla siebie. Jestem ciekaw Waszych przemyśleń dotyczących tej marki. Czy znacie te perfumy? A jeśli tak, to które z nich podobają się Wam najbardziej? Warto też na sam koniec podkreślić, że materiał nie jest sponsorowany. Perfumy kupiłem za własne pieniądze, kierowany najzwyczajniej w świecie ciekawością i względami wizualnymi. Na pewno warto pójść tą drogą i poznać bogatą ofertę. Każdy tu powinien znaleźć coś dla siebie, bo zapachy są bardzo zróżnicowane i jestem przekonany, że spełnią oczekiwania wymagających odbiorców. Fantastyczne podejście, jak i cała otoczka. Chętnie podałbym panu Michałowi rękę. Mam nieodparte wrażenie, że jest to osoba, która patrzy na świat i myśli podobnymi kategoriami co ja, pełnych emocji, wrażliwości i cały projekt, bardzo umiejętnie spaja te wszystkie wewnętrzne uczucia w jeden wspaniały zestaw. To naprawdę zaskakujące, jak wiele skrajności się tu. Kryje. A na dzisiaj byłoby to już na tyle. Dziękuję pięknie za Wasz czas. Zostawcie proszę łapkę w górę i subskrypcję. Piszcie komentarze, a my widzimy i słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć, cześć.